całym świecie stowarzyszone dowody miłości i troski Boga o człowieka. Jednym z takich darów Bożych było objawienie świętej Anny we wsi Smardzewice. To jest tutaj w małej miejscowości Rewolskiej, daleko od Tomasza Mazowieckiego. Dziś widzimy już piękny zalewie Słojowskim na Niepilicy. To tutaj w 1620 roku objawiła się święta Anna Wojciechowi Głowie, polecając wybudować kapliczkę dla czci jej córki Marii i wnuka Jezusa. Wojciech Głowa, jak więc historii przejął się bardzo, porzuca głosem, wywołał do niego, a święta Anna tę misję potwierdzała licznymi cudami i zdrowiem. Wieść ta szybko rozchodziła się, do Smardzewic zaczęli używać czaszy pielgrzymów. Nad krwią opiekę od 1639 roku powierzono Franciszkanom. Moi drodzy, od tego czasu mija dzisiaj, jak i w tym roku, 400 lat. Przez wieki, po dzień dzisiejszy, trafiali nie tylko czczą swoją wielką patronkę, a ona czuła nad nami jak kochająca babcia. Chrobią dawał im skrańc i nieszczęść. Ze swego obrazu, jak możemy zobaczyć, uśmiechem darzy tych, którzy przychodzą, przede wszystkim do Jezusa i Marii. I wciąż powtarza te słowa, jak wtedy przy objawieniach: szlijcie Marię i jej Syna Jezusa, mego wnuczka. I wciąż za to nakręca łaskami. Myślę, że w zasadzie się to odczuwa. Oto mój drodzy, w tym roku, kiedy przychodzimy 400-lecie objawień, nasza święta Anna podbiła swoje zaproszenie. Tym razem to pięknie odnowionej świątyni jest ołtarzem głównym i jej wizerunki. Oto odpowiadając na to zaproszenie, dzisiaj praktycznie stajemy w tym miejscu. I radujmy się, kochani, wami wszystkimi, którzy dzisiaj tutaj jesteście z nami, którzy na co dzień tutaj posługujemy. Bardzo serdecznie witam topicznie zgromadzonych i naszych parafian, ale przede wszystkim gości. Bardzo serdecznie witam nas, Jego Ekscelencję księdza Ordynariusza naszej diecezji, księdza biskupa Henryka Tomasika. Księże biskupie, raduję się Twojej obecności pośród nas. Trudno sobie wyobrażać tę uroczystość bez Ciebie. Radujemy się, że jako pasterz naszej diecezji i ojciec jesteś pośród nas. Dzielisz z nami radość, która przepełnia nasze serce. I po raz kolejny kieruję serdeczną prośbę o modlitwę za nas, o pouczenie pasterskie i o ten moment, który tak bardzo czekamy, światem i on rok tak bardzo podkreśla. Oto, aby doczekać się tego odnowionego ołtarza z wizerunkiem naszej patronki świętej. To się dokonało. Dlatego, księże biskupie, proszę Cię, byś dokonał poświęcenia po generalnej renowacji naszego ołtarza z cudownym wizerunkiem naszej patronki świętej. Ja bardzo o to Cię wszyscy prosimy. Bardzo serdecznie witam liczne zgromadzone gości, ordynariusza naszej diecezji zakonnej, ojca prowincjała Wacława Wysia, który przybył z Warszawy. Witam Cię serdecznie, ojcze prowincjale. Cieszę się na tę chwilę, bo ta chwila też podkreśla te 8 lat pamięci o naszym proszczorze. Tutaj jest prowincja, ale też o parafii, o kościele. Raduję się obecności, w tym miejscu serdecznie dziękuję. Pojawią się dzięki i pomocy naszej kurii prowincjalnej. Możemy mieć ten piękny ołtarz. Bardzo serdecznie witam wszystkich kapłanów naszego zakonu. Jest rozpoznanie współpracy bardzo dużo. Raduję się tym. Czas mamy, wiadomo, trudny z wielu względów. Raduję się, że tak wielu współpracy przybyło. Wśród tychże naszych innych gości zjadłowych jest ojciec Rejkowy, wśród seminarium duchownego z młodzieńczym Mimosław Artos, czy też ojciec Wadnia, wielkiego proszenia Pokolowskiego, ojciec Krzysztof Szymanek.
Są kapłani z Polski, proszą z zagranicy, z Niemiec, z Białorusi. Radujmy się Panu wszystkim. Bardzo serdecznie witam naszych krajanów pochodzących z tej parafii kapłanów i siostry zakonnych. Bardzo serdecznie witam wszystkich kapłanów z diecezji Waszej Radomskiej, z księdzem dziekanem Stanisławem na czele naszego dekanatu, z Radomia kapłanów, z Radomiem Mediem. Bardzo serdecznie witam kapłanów i spoza naszej diecezji, z diecezji choćby łódzkiej, tak blisko nas. Bardzo serdecznie, rzadko do czynienia, raduję się dzisiaj obecność Waszych braci nowicjuszy. Za co dzień są tu, ale dzisiaj w sposób szczególny chcę Was podkreślić. Jakże inna jest parafia i posługa tutaj, kiedy mamy taki zastęp młodych braci spoglądających do drogi życia zakątego i kapłańskiego. Dziękuję za Waszą codzienną tutaj obecność. Oczywiście te i powitanie, podziękowania składamy na ręce już ojca ministra. Kochani, jest bardzo wiele innych wspaniałych gości. Was wszystkich odejmuję sercem, którego powitać. Przepraszam, że kogoś pominę, bo już się spodziewam, że są ci nawet, ktoś się nie zapowiedzie. Bardzo serdecznie witam pana Piotra Pietrzaka, zastępcę konserwatora zabytków z Łodzi. Bardzo serdecznie witam panią Ewę Górską, radną Sejmiku Województwa Łódzkiego. I wiem, że inni są radni, też was kochani. Bardzo serdecznie witam panią Katarzynę Marchewka, sekretarza stanu Mazowiecki, który reprezentuje dzisiaj pana prezydenta Dęczą. Bardzo serdecznie witam pana Marszałka Zinowskiego z Moczą, starosta powiatu tłumaczowskiego. Ja tutaj serdecznie witam pana Szymona Hermana z Moczą, komendanta powiatowego Policji w Tłumaczu Mazowieckim. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli gminy Sławno. Może być naszych sąsiedzi prawie gmina, tak się składa, że nasza parafia jest na takie gminy. Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli gminy Sławno z panem wójtem Tadeuszem Wojciechowskim na czele, z panią Barbą Szrędzą, zastępcą wójta Sławno, z panem Stanisławem Zdrójskim, przewodniczącym rady gminy Sławno, z panią Barbarą Sokadą, jako szkoły podstawowej w Celestynowie. Bardzo serdecznie witam przedstawiciel naszej gminy Tomaszowskiej, muszę powiedzieć, pewnej drogi, tak żyjącej w naszym parafii, tym kościołem. Witam serdecznie pana wójta Szydla, wójta gminy Tomaszu Mazowieckim, z całym zarządem i radą gminy. Wśród nich pan Sławomir Bernacki z małżonką, zastępca wójta, pani Aneta Maciążek, skarbnik gminy, pani Krystyna Jerzyńska, przewodnicząca Rady Gminy. Wszystkich karnych pracowników gminy, kochani, wszystkich wam gminy powinienem wymienić, ale wszystkich was serdecznie witam. Witam jakże bardzo potrzebnych sołtysów miejscowości, które należą do naszej gminy. Dziękuję bardzo za codzienność. Kochani, bardzo serdecznie witam poczty sztandarowe. Jest poczty sztandarowy w Ochotniczej Straży Pożarnej z Twardej, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Smędzewic oraz z kopalni Jarowa. Radujmy się Waszej obecności. Kochani, bardzo serdecznie witam tych, którzy są tutaj na co dzień. Za nich można się przejść, nie zauważyć, a teraz są bardzo potrzebni kochani parafiami. Was serdecznie witam. Wszystkich pielgrzymów, wszystkich sympatyków, darczyńców, siostry organistki, orkiestra, służby republiczne, zespół z marcowiami, wszystkich innych gości, a szczególnie to chcę podkreślić tych, których może pominąłem. Przepraszam za to. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Niepokalanów i wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez transmisję internetową. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym, 26 lipca, tutaj w parafii świętej Anny w Smardzewicach obchodzimy wspaniały jubileusz 400 lat objawień świętej Anny wraz z jej córką, czyli Matką Bożą oraz wnuczkiem Panem Jezusem. Ta dzisiejsza uroczystość zgromadziła wielu bardzo ważnych ludzi
związanych przede wszystkim tutaj z Franciszkanami. Przyjechali z całej Polski, przyjechali też z całej Europy i z całego świata. Mszę świętą celebrowaną odprawił ksiądz biskup Tomasik. Oczywiście wielu wiernych, nie tylko tutaj z miejscowości Smardzewice, ale również z całej gminy Tomaszów Mazowieckich, z miasta Tomaszowa Mazowieckiego, jak również z całego powiatu. To jest bardzo ważne, istotne wydarzenie, o którym trzeba mówić, które trzeba podkreślać. To miejsce wybrał sobie sam Pan Bóg po to, żeby ci wszyscy, którzy tutaj na co dzień się modlą, którzy tutaj przybywają, mogli wypraszać szczególne łaski za pośrednictwem świętej Anny. Jeszcze raz, babci Pana Jezusa i mamy Matki Bożej. To jest ta wyjątkowość tego miejsca. To miejsce leży na terenie powiatu tomaszowskiego. Tutaj dziesiątki, setki osób wyprosiły wiele łask dla siebie i swoich rodzin za wstawiennictwem właśnie świętej Anny. To, co trzeba dzisiaj powiedzieć, ta dzisiejsza uroczystość wiąże się również jakby z oddaniem po renowacji ołtarza głównego tego sanktuarium, jak i również samego obrazu świętej Anny. Wyglądają po prostu przepięknie, także ja ze swojej strony wszystkich serdecznie zapraszam do tego, żeby można było tutaj przyjechać chociaż na chwilę, zobaczyć i pomodlić się do świętej Anny. Także dziękuję bardzo za te wszystkie prace, za te wszystkie starania tutaj ojców franciszkanów, oczywiście władzom gminy i całej społeczności, bo to jest takie wspólne dzieło. I niech to sanktuarium rozwija się na pożytek Panu Bogu i ludziom. Dzień dobry Państwu. Przed chwileczką zakończyła się bardzo podniosła uroczystość 400. rocznicy objawień świętej Anny w Smardzewicach. Tutaj w sanktuarium świętowaliśmy wraz z biskupem radomskim, księdzem Tomasikiem, który celebrował dzisiejszą Eucharystię. Dzięki staraniom tutaj w tego parafianach, Marka, rekonstrukcji całkowitej poddany został ołtarz główny z wizerunkiem świętej Anny, Najświętszej Marii Panny oraz Pana Jezusa, który stanowi centrum tej świątyni. Wygląda to przepięknie. Bardzo duża obecność wiernych, zaproszonych gości. To wszystko jest po prostu wspaniałe. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że dzisiaj taką piękną uroczystość tutaj w mojej miejscowości Smardzewice mogliśmy obchodzić 400-lecia objawienia świętej Anny w tym przepięknym naszym sanktuarium, które wysiłkiem wielu osób, wielu instytucji, ale przede wszystkim również mieszkańców przyczynili się do odnowienia tego pięknego ołtarza, jak i zabytkowego obrazu świętej Anny, Marii i Jezusa. Wszyscy mieszkańcy jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, z tej pięknej uroczystości i dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w te przepiękne obchody. Panie, twórzmy tę wspólnotę wielkiej głębokiej modlitwy. Zawierzmy intencje wszystkie naszej świętej Anny. Ona najlepiej przedstawi Pana. A Ciebie, Ekscelencjo, proszę o dar modlitwy tej Eucharystii i błogosławień za nas. Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pokój Wam. Liturgiczne pozdrowienie pragnę być wszystkich uczestników świętej Eucharystii powitanych i pozdrowionych przez Ojca Kardynała i zapraszam do naszego wspólnego wielbienia Pana Boga. Niedziela to Dzień Pański. Dzień naszego szczególnego dziękczynienia za dzieło stworzenia i tajemnicę odkupienia. Dziękujemy za cud zmartwychwstania Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego. Dziękujemy za Kościół Święty. W nim
dokonuje się nasze odkupienie, to w tej wspólnocie patrzymy na wielkich świadków wiary, na naszych patronów. Dzisiaj Panu Bogu także chcemy dziękować za nasz sakrament Chrztu Świętego. Za chwilę przyjmiemy pokropienie wodą święconą, dziękując za nasz Chrzest Święty, bo to w tym momencie zostaliśmy włączeni do tej wspólnoty wiary do Kościoła. Dziękujemy za wielkie dzieła, które możemy ofiarować Panu Bogu dzisiaj, za ten dar, który składamy Panu Bogu, dar odnowionego ołtarza. Dziękując za te dary, będziemy prosili o to, byśmy byli zawsze wierni Chrystusowi. Pokornie prosimy Pana Boga, aby błogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątku naszego Chrztu Świętego. Prosimy Pana Boga, aby także pobłogosławił ten odnowiony ołtarz. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie prośb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. I pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątku naszego Chrztu Świętego w dniu Twoim, Panie. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciało. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś lud z niewoli i ugasiłeś pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił Jordanie, odnowiłeś w odradzających obiegu Chrztu Świętego naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty Chrzest Święty, abyśmy radowali się z naszymi ochrzczonymi braćmi w niebie. Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty zesłałeś na ziemię swego Syna Jezusa Chrystusa, by nas zbawić. W tajemnicy krzyża Twój Syn objawia Twoją wielką miłość, miłosierdzie do człowieka. Wysławiamy Cię, Boże, i błogosławimy, bo w swojej ojcowskiej miłości postanowiłeś, aby w misterium ołtarza dokonało się spełnienie tajemnic zapowiadanych w Starym Testamencie. Kiedy ustąpiły wody potopu Noe, drugi ojciec rodzaju ludzkiego zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę, którą Ty, Ojcze, przyjąłeś z ugodowania i odnowiłeś ludźmi przymierze miłości. Abraham, ojciec naszej wiary, całym sercem posłuszny Twojemu słowu, zbudował ołtarz i gotów był złożyć w ofierze i zaopał miłowanego syna swojego, aby się Tobie podobać. Mojżesz, pośrednik starego prawa, zbudował ołtarz, który pokropiony krwią baranka oznaczał mistycznie ołtarz krzyża. Wszystkie te figury wypełnił Chrystus przez misterium paschalne. On bowiem jako kapłan i dar ofiarny wstąpił na drzewo krzyża i oddał siebie samego Tobie, Ojcze, jako ofiarę czystą, aby przez nią zgładzić grzechy świata i zawrzeć Tobą dobre, wieczne przymierze. Prosimy Cię pokornie, uświęć niebieską łaską ten odnowiony ołtarz. Boże, Ojcze, pragniemy z wiarą i naszym otwartym sercem wpatrywać się w Ciebie, którego Syn widzimy już tutaj na stałe. Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Pani, świętej Anny, świętego Franciszka, świętego Antoniego i świętego Józefa z Kupertyny, których obrazy i figury widzimy w tym ołtarzu, spraw, abyśmy całym życiem odważnie wyznawali ofiarę Twojego Syna, którego obraz widzimy w centrum tego ołtarza. Błogosław Panie całej wspólnocie ojców Franciszkanów oraz wszystkim, którzy pomogli w odnowieniu tego ołtarza, projektantom, konserwatorom, parafianom, władzom państwowym, samorządowym i wszystkim ofiarodawcom. Niech ten ołtarz jednoczy nas z Tobą, Ojcze. Niech będzie miejscem, w którym będziemy Ciebie wielbić i Tobie dziękować. Niech będzie znakiem jedności Kościoła i braterskiej zgody,
z którego wierni czerpać będą ducha wzajemnej miłości, aż z radością będziemy do wiecznych przybytków, gdzie będziemy Tobie składać ofiary chwały razem z Chrystusem, najwyższym kapłanem i żywym ołtarzem przez wszystkie wieki wieków. Amen.
czytamy w drugiej księdze Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan pozdrowił wokół wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą na ludem moim, na Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam. I będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej. I ludzie niczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduję dom. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże. Wiara jest poręką tych, których się spodziewamy.
usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono. Lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Oto Słowo Boże. Droga wspólnota Ojcu Franciszkanu, serdecznie prowincjałem, więc
ojcem Marianem Markiem, któremu już dziękujemy za przygotowanie tej uroczystości, a szczególnie za wielki trud włożony w odnowienie tej świątyni i ołtarza. Drodzy siostry i bracia, uczestniczący w tej świętej liturgii, powitani i pozdrowieni na początku naszego modlitewnego spotkania. Wiara jest poręgą tych dóbr, których się spodziewamy. Te słowa natchnionego autora z drugiego dzisiejszego czytania z listu do Hebrajczyków są myślą przewodnią tekstów świętych, które rozważamy. Z wiarą patrzymy na te zapowiedzi, które pojawiły się w Starym Testamencie, a także na tę, którą rozważamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natan. Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, a nie z tobą. Zapowiedź domu. To była bezpośrednia zapowiedź świątyni jerozolimskiej, ale my z wiarą czytujemy inny wymiar. Jest to zapowiedź nowego domu. Domu, którym jest Kościół Święty, Kościół Chrystusa. Kościół, w którym uobecnia się zbawcze dzieło Chrystusa. Z wiarą patrzymy na te zapowiedzi i z wiarą wsłuchujemy się w te słowa Chrystusa, które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to. To wszystko, czego dotykano Jezus Chrystus. Dzisiaj z wiarą stajemy przed Wszechmogącym Bogiem z naszym dziękczynieniem. Przede wszystkim za osobę Jezusa, Chrystusa Zbawiciela Świata. To On był w centrum zapowiedzi Starego Testamentu. To Jezus Chrystus wciąż realizuje swoje dzieło w tym wielkim domu, którym jest Kościół. To ze względu na Jezusa Chrystusa pojawiła się Najświętsza Maryja Panna, o której święty Jan Paweł II powiedział: Maryja uczestniczy w tajemnicy Bożego Miłosierdzia przez dar, ofiarę swego serca. I to ze względu na Chrystusa, ze względu bezpośrednio na Najświętszą Marię Pannę, pojawia się historia zbawienia święta Anna. Pochodziła z rodziny kapłańskiej, z Betlejem, z domu Dawida, zgodnie z zapowiedzią, które rozważamy w pierwszym czytaniu. W języku polskim to imię Anna ma różne znaczenia, tak mówią etymologowie, ale szczególnie ważne jest to jedno – łaska. Anna była łaską, była darem Bożym. Pobożna kobieta pochodząca z domu Dawida trwała mocno przy swojej wierze, przy ojcu, który prowadzi wciąż dzieło zbawienia. Po śmierci męża zamieszkała w Nazarecie. I wraz z córką, świętą córką i Józefem oraz przede wszystkim Jezusem Chrystusem. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za całe dzieło zbawienia, ale w szczególny sposób wpatrujemy się dzisiaj w świętą Annę i wpatrujemy się w ten obraz, który tu widzimy w tej świątyni. Był on zawsze uważany za cudowny. W 1756 roku w Lwowie nieznany autor wydał książkę Opisanie cudów otrzymanych przy obrazie w Smarcewicach. W książce tej wspomina 52 cudowne wydarzenia. Z wiarą dziękuję za te znaki Bożego działania. Dzisiaj Panu Bogu także dziękujemy za to, że działa wciąż i objawia się człowiek. Fundamentem wiary są słowa Chrystusa, Ewangelia, tradycja, to fundament wiary. Ale nam ludziom potrzebne są także inne znaki, które pomagają przyjęciu tego oficjalnego objawienia. Dlatego pojawiają się w historii objawienia prywatne, na które patrzymy, ale tylko w świetle Ewangelii, w świetle nauki Kościoła, w świetle tego oficjalnego objawienia. Ksiądz Jan Wiśniewski, historyk i regionalista tego terenu, opisując dekanat opoczyński, zbierał informacje o Smarcewicach i zapisał.
1620 roku Wojciech Głowa, gospodarz ze Swarcewic, wiózł parą wołów drzewa z lasu. Gdy przyjechał na miejsce, gdzie obecnie jest stary cmentarz pod tytułem świętego Jakuba, dotykający północnym bokiem kapliczki świętego Jana Nepomucena, przestraszone woły stanęły ukryte. Wtem ukazała się wielka jasność, w której ujrzał trzy osoby: Jezusa, Maryję i świętą Annę. Osłupiały, usłyszał od świętej Anny te słowa: złóż tu, na to miejsce, to drzewo, które wiedziesz. Wystaw z niego figurę krzyża wnuka mego. Ta jest pora jego, aby to miejsce cudami wielkimi wsławione i ku niej mej czci zostało poświęcone. Tak pisze historyk i tak się stało. W latach 1621-1622 z fundacji biskupa kujawskiego Pawła Wołockiego na miejscu objawień wybudowano drewniane kościół. Ze względu na rosnącą liczbę pielgrzymów biskup Maciej Lubieński sprowadził do Swarcewic w 1639 roku ojców franciszkanów konwentualnych. I za to dzisiaj Panu Bogu także dziękujemy. Ojcowie niestety zostali w 1864 roku przez władze carskie wyproszeni, delikatnie mówiąc, z tego sanktuarium, z klasztoru. Powrócili w 1971 roku. Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku pierwsze kroki w życiu zakonnym tu w Smarcewicach stawiali nowicjusze Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. Obaj są dziś błogosławionymi męczennikami z Pariakotów PRL. I za to dzisiaj także Panu Bogu dziękujemy. Dzisiaj dziękujemy w szczególny sposób za świętą Annę i patrzymy na ten nowy, odnowiony ołtarz. Obraz świętej Anny był zawsze uważany za cudowny. Dzisiaj chcemy wpatrzeć się w to, co mówi ten ołtarz. Chcemy wpatrzeć się w to, czego Pan Bóg od nas oczekuje. W centrum Jezus Chrystus. Na tym głównym obrazie widzimy Matkę Najświętszą i świętą Annę. Ale są także inne znaki. Patrząc od góry, znak Boga Ojca wśród promieni. Poniżej obraz świętego Józefa z Kupertynu, wielki mistrz, człowiek wielkiego ducha. Jego świętość była znana nawet we Włoszech. A dalej te dwa wielkie wzory wspólnoty franciszkańskiej i dla nas wszystkich. Święty Franciszek, święty Antoni z Panny. Dzisiaj dziękujemy za te wzory i chcemy uświadomić sobie, że to wszystko jest skoncentrowane wokół osoby i tajemnicy Jezusa Chrystusa. I tę prawdę chcemy dzisiaj w szczególny sposób wyznawać. Tą prawdę chcemy kształtować nasze życie. Święty Jan od Krzyża jest autorem bardzo ciekawego określenia. Wiara to zaślubiny. Zaślubiny Pana Boga z duszą ludzką. Wiara to zaślubiny duszy ludzkiej z Panem Bogiem. Różne wypowiedzi słyszymy w mediach, w naszych środowiskach na temat wiary. Wiara jest tajemnicą, jest łaską, jest darem. Jest to odpowiedź wolnego człowieka na głos objawiającego się Boga. To przyknięcie do osoby objawiającego i przyjęcie prawdy, którą nam przekazuje. Dzisiaj w szczególny sposób prosimy o taką wiarę. Wiarę, która nie będzie tylko deklaracją jestem wierzący, ale prosimy o wiarę, która będzie przemodlona, celebrowana i wyznawana całym życiem. Taka postawa jest dzisiaj bardzo potrzebna nam wszystkim. Wspominamy w tym roku świętego Jana Pawła II i dziękujemy za jego setną rocznicę urodzin. Podczas pierwszej wizyty w ojczyźnie święty Jan Paweł II powiedział nam coś bardzo, bardzo ważnego. Kościół przyniósł w Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej, podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowiek.
bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie samego do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. To było wielkie wołanie świętego Jana Pawła, o którym to wołaniu nie możemy zapomnieć. Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. To jest wielkie wołanie, które musi wybrzmieć w naszych sercach. Nie można wyłączyć Chrystusa, Jego Ewangelii z naszych rodzin, Jego prawdy z naszego działania, Jego Ewangelii z naszego wychowania w domu, w szkole, gdziekolwiek. Nie można wyłączyć Chrystusa z życia publicznego, chociaż często słyszymy różne głosy przeciwny Chrystusowi. Jest tak naprawdę tylko wolność z Chrystusem. Przeciwny wypadku jest wolność bez Chrystusa. Nam, Polakom, potrzebne jest jasne, mocne wyznanie wiary i zdecydowana obrona Chrystusa. Nie błędów ludzi Kościoła, ale zdecydowana obrona Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, co się dzieje na świecie, a chwilami w Polsce. Im więcej jest ataków na Chrystusa i Kościół, wówczas pojawiają się pożary katedr, Francja, Stany Zjednoczone. W Polsce pojawiają się wówczas profanacje kościołów i cmentarzy. To bardzo żelazna konsekwencja, którą możemy zauważyć. Zawsze walka z Chrystusem rodzi jakieś nieszczęście. Dzisiaj modlimy się o dar wiary przemodlony, aby to nie były tylko słowa. Modlimy się o dar wiary celebrowanej. Celebrujemy naszą wiarę właśnie w tym momencie, uczestnicząc w Eucharystii. Bo to jest centrum życia Kościoła. W tej chwili tworzymy najpiękniejszy obraz Kościoła. Jesteśmy skoncentrowani wokół ołtarza. Wierni święcy, wierni duchowni, ale skoncentrowani wokół ołtarza. To jest najpiękniejszy obraz Kościoła. W tym momencie celebrujemy naszą wiarę. Wyznajemy wiarę w jednego Boga, w Chrystusa, w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny. Jesteśmy wspólnotą. Potrzebna jest nam wiara wyznawana w każdej sytuacji. W momencie naszego chrztu świętego, Ty zaraz wykonywał sakramentalny znak: Janie, Mario, Anno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie było słowa amen. Dlaczego? Słowo amen i słowo wierzę ma ten sam źródło słów. Oznacza, to jest twarde, to jest pewne, to jest mocne. Na tym mogę się oprzeć. Słowo amen jest bogatsze, niech to się staje. Uwierzyliśmy w Chrystusa. Nasi rodzice poprosili o chrzest w duchu wiary. Otrzymaliśmy chrzest w duchu wiary naszych rodziców. A nasze amen trwa. Tym naszym amen jest życie chrześcijańskie. Każdego dnia wypowiadamy bez słów nasze amen, czekając do modlitwy, wyznając naszą wiarę niedzielną, niedzielę uczestniczącą w niedzielnej Eucharystii, wyznajemy naszą wiarę, podejmując decyzje zgodne z Ewangelią. To jest nasze amen. Dzisiaj prosimy patronkę dnia, patronkę świątyni, patronkę tego sanktuarium o dar mocnej wiary. Wiary, która nie będzie ograniczała się do słów, ale będzie to wiara przemodlona, celebrowana i wyznawana, aby to amen trwało każdego dnia i zasłużyło na spotkanie z Chrystusem i z naszą patronką. Niech tak się stanie.